Mamy remont sypialni. I przeprowadzimy was przez ten cały proces. Co tutaj się działo? Mamy sypialnię dla osób dorosłych. I mamy gender reveal. Ja nam się nie mogę się już doczekać. Chciałabym powiedzieć, że poszalałam, ale nie poszalałam. Ciśnij, kochanie. Dzień dobry. Witamy w luźnym vlogu. Obiecaliśmy wam z Klaudią, że jak będą się u nas działy jakieś ciekawe rzeczy, to będziemy nagrywać właśnie takie vlogi, jak było na Vlogmasie. Tak, i dzieje się dużo. Mamy remont sypialni, mamy gender reveal i to będą dwa główne tematy dzisiejszego odcinka. Najpierw pokażemy wam sypialnię, bo ona już jest gotowa, a czekaliśmy na nią 3 miesiące. Oj, tak. Na to, żeby ona się zakończyła, a potem pokażę wam. Ja robię sama dekorację na gender reveal. Słuchajcie, czy to się uda? Nie wiemy. Jak to będzie wyglądać, nie wiemy, ale ja wam pokażę, co zamówiłam. Zamówiłam to z AliExpress i temu, ale najpierw sypialnia. Ale słuchajcie, zanim pokażemy wam efekt końcowy, jak wygląda sypialnia teraz, to przeprowadzimy was przez ten cały proces. Co tutaj się działo i jaki był harmiter. A więc tak, moi drodzy, jak się wchodzi do naszej sypialni, to jest normalnie wstyd, bo kupiliśmy to łóżko i myśleliśmy, że to będzie fajne rozwiązanie, a ono jest okropnym rozwiązaniem. Wymieniliśmy materacę 3 razy. Do tego jeszcze wzięliśmy sobie taką matę, ponieważ dalej był za twardy ten materac. Tak. Jeżeli materac, to jeszcze do tego... Mata. Bo jest tak twardy, beznadziejny. Tak, więc my to wszystko sprzedajemy. Do tego sprzedajemy oczywiście ramę. Mamy 2 komplety takich szafek z lampkami nocnymi. One są bardzo fajne. Ja bym je nawet zostawiła, ale jak zobaczycie potem efekt końcowy, to zrozumiecie, dlaczego je sprzedaliśmy. Więc mamy 2 takie, a Dean 2. I tak samo mamy, każdy z nas ma swój regał. I to również sprzedajemy, ponieważ tą całą ścianę będziemy mieli... w szafie. To będzie jedna wielka szafa. Taki jest plan. Ja w ogóle pamiętam, że jak kiedyś pokazałam naszą sypialnię, to pisaliście, że bardzo ładna, że super jest ten kolor. Było chyba złożone też. Tak, ponieważ... Gdzieś mamy zdjęcie, to może wrzucimy, ale... O, ja nie wiem, czy będę miała zdjęcie. Ale jest złożone, to lepiej. To... Tak, bo ona wtedy jest taka o wiele mniejsza, tu jest dużo przestrzeni wtedy. No i oczywiście są ustawione poduszki, a nie, że po prostu, wiecie, wyro. A nie oszukujmy się, nie składamy tego. Co my tu mamy jeszcze? Okna to okna, no i mamy tą szafę. Szafę Pax, która służy nam chyba z 7 lat. No, jest mniej więcej, no. No, i jest genialna, jest bardzo fajna. Od 2015, no, no. To... 9 lat. O, matko, to jest trochę straszne w sumie. Ona jest sprawna. Tak, ona jest sprawna i fajna, więc to jest IKEA, a powiem wam, że ona już wtedy była droga. Pamiętam, że te 9 lat temu to był dla nas duży wydatek, ale powiemy wam, że naprawdę jest genialna. Może mogę pokazać twoje? Bo ty masz czyściej niż ja. Ja mam straszny bałagan. Tak, Michał jest porządnicki i ona ma tutaj ledzik. I też byśmy jej nie wymieniali, bo ona ma wszystkie elementy, my sami ją sobie komponowaliśmy. Tylko, że no właśnie potrzebujemy tej przestrzeni, ale to zobaczycie dlaczego potem. Tam mamy telewizor z szafeczką i go też... Na razie zostawimy. Na razie zostawimy. Zobaczymy. Bo nie wiemy, co mamy robić. Będziemy update'ować. Tak. Także tak wygląda stan obecny i widzimy się w kolejnym. Szafki opróżnione, moi drodzy. Jedna i druga. Udało nam się szpargały wepchnąć do pudeł. Oczywiście Batman nam tutaj pomaga, no ale udało nam się wszystkie książki, wszystko właśnie pochować tak do pudeł. Także fajne rozwiązanie z IKEA, żeby to poupychać. Także super, zaraz to znikną, no i tak, znaczy znikną szafki w sensie. Kolejny update sypialni, ja troszkę zaspany, mamy wczesną godzinę poranną. I czekamy na panów, będą malować sypialnię. Zebraliśmy tutaj rzeczy na środku, czyli nasze ciuchy, jakieś w kartonach i tego typu rzeczy. A tu już dookoła jest miejsce, żeby odmalować zdjęte karnisze i tak dalej, i tak dalej. Także będzie odmalowywana sypialnia. Kociambry, co wy na to, że będziemy mieli dzisiaj szafki, moi drodzy? Mamy malowanie. Tak jak wam mówiłam, zostawiamy tutaj takie psi. Ponieważ dzisiaj wjeżdża stolarz i będą szafy. Jestem ciekawa, jak bardzo chłopaki będą po nich skakać. No bo ta zabudowa... O, proszę. Hello there. Bo ta zabudowa, prawda, Batmiś, będzie aż tutaj szła. Tu, 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 tu. Także efekt dnia pierwszego, moi drodzy. Tak to wygląda. Będziemy mieli dużo miejsca. Bardzo dużo miejsca nawet na ciuchy. Także... Do zobaczenia jutro. Moi drodzy, efekt dnia trzeciego. Mamy zabudowę, ale jeszcze nieskończoną. Tam brakuje szafki. Pan musi dojechać i to zrobić. My tu mamy łóżko i będziemy je składać. Znaczy ja będę dzisiaj składał. I będzie tam stało.
Trochę chaotyczny ten vlog, ale my nigdy takich vlogów z remontów nie kręciliśmy, więc musicie nam wybaczyć. Jest to pierwszy nasz remontowy materiał, także tak to wygląda. I lampę będziemy jeszcze wymieniać, dużo rzeczy będzie się działo, także tak jest na ten moment. I to był efekt pierwszy i widzimy się w kolejny update chyba, nie? Kolejny update. Tak. I tak finalnie, moi drodzy, prezentuje się nasza sypialnia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu końcowego. Mamy ogromną szafę, która jest za budową. Została wykonana na zamówienie, więc mamy większość mebli w ogóle w domu przygotowanych przez stolarza. No i w końcu jest w sypialni. Ja mam wrażenie, że w końcu mamy sypialnię dla osób dorosłych, bo wcześniej dla mnie ona była jakbyśmy mieszkali jak studenci. Tak, był też tak hermitek. Było bardzo ciemno przede wszystkim. Był trochę syf i taki to byłoby z gustu zrobione, a teraz mamy to było taki... tyle jak, po prostu na tyle, ile mogliśmy zrobić. Tak, nie? Tak, a teraz mamy właśnie taki boho style, jest bardzo przyjemnie. Główne światło jest ciepłe, do tego jeszcze mamy lampki ozdobne, które są jeszcze cieplejsze, światło dają, więc no jest mistrzostwo. Tak. Jest tak bardzo przytulnie teraz w tej sypialni. Dokładnie. Także mamy tutaj zarówno miejsce do pracy, jak i do spania. Wcześniej te biurka mieliśmy w małym pokoju, tam mieliśmy studio do nagrywania i do pracy. No a teraz jakby, teraz jest to nasze miejsce. W końcu się czujemy, że mamy swoją przestrzeń tutaj też w mieszkaniu. No bo jednak jak ma się salon z aneksem kuchennym, to tak się siedzi trochę na kupie w jednym miejscu. A teraz też jest nam fajnie przebywać w innym pomieszczeniu. Nie? Tak. To jest na pewno. I się bardzo wygodnie pracuje tutaj, bo jest po prostu ładnie. I roślinki mają dużo światła, bo pomimo, że mamy marzec, to jest jaśniej przez to, że jest jasne pomieszczenie, nie ma tej ciemnej ściany. Tak. I jest tak, no i te roślinki mi żyją, bo mają światło. Także fajnie, dużo miejsca, mamy zarówno wieszaki, jak i szuflady, dużo półek, mamy też fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o światła, na dotyk się zapala, gaśnie, można regulować jasność tych światełek LED, także super, naprawdę ekstra, i spodziewaliśmy się, że tak będzie to finalnie wyglądało. Zamieniliśmy nawet telewizor na mniejszy, żeby można było coś oglądać w sypialni, ale żeby to nie był główny mebel, który na całą ścianę, duży telewizor mamy w salonie, więc jest bez sensu w takim miejscu w sypialni mieć tak ogromny telewizor. Choć ja bym chciał, bo to wiadomo, graję na playce i tak dalej, ale przyzwyczaiłem się grać na mniejszym. No ale co? Gender reveal, moi drodzy, gender czyli reveal. Druga część filmu. Dokładnie. Ja wam pokażę, co tam kupiłam. A słuchajcie, te drzwi to jest mały pokój, czyli pokój dziecięcy. Jeśli będziecie chcieli taki odcinek, w którym pokażemy wam, jak go sobie urządziliśmy, jak wygląda, to dajcie nam koniecznie znać. A teraz idziemy do szafy, moi drodzy, do szafy nicości, w której tam u góry jest ten cały majdan, który zakupiłam, więc zobaczmy, co tam jest. Na gender reveal. Na gender reveal. Chciałabym powiedzieć, że poszalałam, ale nie poszalałam, bo wydaje mi się, że to i tak będzie mało, ponieważ mamy ten gender reveal w restauracji i musimy, Boże, pisz kopię folię za każdym razem, jest foliarzem, i musimy ustroić tą przestrzeń tak, żeby ona była w miarę wypełniona, żeby była niebiesko-różowa, także no trzymajcie kciuki, żeby to wyszło. Z takich fajnych rzeczy to mam takie dwa komplety balonów, to jest przeróżne rozmiary balonów i już wam pokazuję, o co chodzi. Główny balon jest albo bobasem, albo dziewczynką. Znaczy albo bobasem, albo dziewczynką. Albo chłopcem, albo dziewczynką. Macie kokardkę. Jest dziewczynka, patrzcie. Jest dziewczynka i chłopczyk. I mają dwie kokardki. I to trzeba ustawić na tym, moi drodzy. I takich zestawów mam cztery. Więc mam nadzieję, że to będzie miało jakiś sens. Z takich fajniejszych ozdób to mamy oczywiście takie sticky na jedzenie tak naprawdę. Jeszcze więcej balonów. Fajną rzeczą też jest, są takie boksiki w ramach takiego podarunku dla gości. Kupiliśmy też dzisiaj cukierki różowe i niebieskie, żeby podsadzić. Na weselach, nie? Coś takiego. Tak, na weselach się tak rozdaje. Kupiłam coś, co jest magiczne i na pewno każdy przyzna mi rację, czyli jeżeli ja tu będę miała jakieś przestrzenie, to będę ratować te przestrzenie kokardkami i serpentyną. Taki mam plan. No i oczywiście główny motyw, czyli chłopiec czy dziewczynka. Na AliExpress dostępne są takie, które mają tylko, moim zdaniem, za mało tych konfetti w środku, więc my jeszcze do tego dokupiliśmy. A i to jest ten główny balon, który się będzie przebijany. Tak, znaczy ogólnie ten tak, główny... Tak, bo będziemy, słuchajcie, przebijać balon, ale też nie znamy, będzie też tort. I nie wiemy, jakie ma nadzienie, czy ma... Różowe, czy niebieskie? Czy niebieskie, to też Ten balon, bo tu jest napisane dziewczynka czy chłopiec, a ten wzięłam na wszelki wypadek, jakby ten pękł podczas dmuchania, bo uwaga... Wzięłam, kupiliśmy nawet z Michałem pompkę. Co prawda to jest taka pompka, wiecie, do wszystkiego, czyli możemy ją ma teraz... Pompka. Powiedziałeś bombka.
Pompka. Do materacy, ale balony też na pewno tym napełnimy, bo ja nie będę tego wszystkiego dmuchać. Zresztą będziemy to dmuchać wszystko jutro albo pojutrze. I jeszcze chciałam powiedzieć, że do tego konfetti dokupiliśmy takie błyszczące, żeby były właśnie albo różowe, albo niebieskie. Gdzieś no dużo tego miejscu. Wszystkiego jest, chyba nie będziemy wszystkiego omawiać. Nie, wszystkiego omawiać nie będziemy, ale będę wam pokazywać jutro, jak w takiej może timelapse szybki, jak my to próbujemy zrobić i czy to w ogóle ma sens. Także do zobaczenia jutro. Ogólnie też chcieliśmy powiedzieć, że jeśli chodzi o samą imprezę, to nie będziemy nagrywać gości, wiecie, zrobiliśmy to taką małą uroczystość dla rodziny i przyjaciół, dla najbliższych nam osób i pokażemy wam tylko jakieś tam przybitki, jedzenie i oczywiście ten sam motyw przebijania balonów i jak Klaudia to przygotowuje, no bo tak jak sami mówiliśmy, nie chcemy robić nie wiadomo jakich filmów na ten temat, tylko uznaliśmy, że jedna impreza i fajnie będzie też mieć pamiątkę i coś wam pokazać. Ja nam się nie mogę się już doczekać, taka jest prawda. Więc czy udało się, czy nie udało i jaki jest efekt końcowy? No i jaka jest płeć? No bo to przecież meritum. Powstaje, moi drodzy, konstrukcja. I śmialiśmy się przed chwilą z Batmana, bo do końca nie był przekonany, tak? Nie podobało ci się to chyba do końca. Na razie jest zaciekawiony, bo oczywiście serpentyna, no tak. No i powstaje takie koło. Miałaś pokazać, będzie. Ja pamiętałem, żeby pokazać, tak. Jak przygotowujesz te... Słuchajcie, co z tego będzie, nie wiem, ale... Batman, proszę, proszę nie jeść. Proszę tego nie jeść, dziękujemy. Ale słuchajcie, małe balony do nadmuchania, to jest jakiś hardcore. To jest jakiś koszmar. Udało się nam tyle nadmuchać. A jeszcze tyle przy nami, ja nie wiem, ja po prostu dzisiaj wypluję płuca. Co o tym sobie myślisz, Batman? No tak średnio bym powiedział. Taką maminę właśnie. No dobra, moi drodzy. Słuchajcie, niby AliExpress, ale naprawdę spoko to wygląda. Bobas jest. On w ogóle co prawda jest taki smutny, ale potem go bardziej przykleimy. No a Michał prawie stracił płuca. Te małe ciapongi. Pokaż tego ciaponga. To jest masakra, że nadmuchać taki mały balon. To jest dramat, ja, no. Ja nie mam siły, nie? Nadmuchałem wszystkie te balony, słuchajcie. Tak, więc naprawdę dobrze mu poszło, ale teraz musimy jeszcze zrobić takie różowe i do tego jeszcze takie stojące, więc ciśnij, kochanie. Moi drodzy, update po paru godzinach. Powstają różne konstrukcje. Chyba będziemy siedzieć do nocy, więc zobaczycie już efekt finalny w restauracji. Co, kochanie? Tak jest. Powiem wam, że... Klaudia walczy tam, słuchajcie, z balonami, więc żeby nie robić harmideru, to kończymy nasze pompowanie i do widzimy. Moi drodzy, jesteśmy już po imprezie, jak już wiecie, będzie chłopiec, tak. Więc super, bardzo się cieszymy. Spodziewaliśmy się trochę chłopca, jak mamy być szczerzy. I wy też na Instagramie opisaliście. Tak, dużo było właśnie, że chłopiec i dużo, tak. Zrobiliśmy ankietę i też 70% WS30, tak. Na chłopca. Także super, bardzo fajnie było na tej imprezie. Śmiesznie, bo tak pierwszy raz organizowaliśmy coś takiego, tak. I byliśmy w ogóle na czymś takim i nasi znajomi też pierwszy raz byli na czymś takim, więc trochę nie wiedzieliśmy, jak to wszystko zrobić, ale wyszło całkiem fajnie. Tak, to była taka impreza dla najbliższych nam osób, dla rodziny, więc też nie było nie wiadomo szału jakiego, dlatego widzieliście tylko jakieś tam przybitki z jakąś muzyczką, no bo też nie chcieliśmy, żeby ludzie się czuli niezręcznie, że my nagrywamy i tak dalej, a też chcieliśmy, żeby trochę spędzić czasu z gośćmi. Tak.
Tak. Więc... A chciałeś pokazać prezenty? Tak, chciałam już... Dostaliśmy bardzo dużo i tak. Super, bo w ogóle byśmy się stawiali, co można dostać na takiej imprezie, nie? Że... O, ten już łobuzuje tak, tam w kartonie. Łobuzuje, ale jeśli chodzi o prezenty, to tak, bo my mamy dużo dostaliśmy różnych fajnych i prezentów. Bardzo fajnie, ponieważ większość z nich jest tak naprawdę, jest dużo dla dzieci, ale są też dla nas na przykład to, że... Koszulki i takie tam rzeczy, nie? Tak, także bardzo... Tata loading, mama loading, tak, także więc fajnie. My się będziemy loading... I do zobaczenia, słuchajcie, w kolejnych materiałach. Dokładnie. Lecimy na Bali, więc będzie co oglądać. No, jak już, jak to oglądacie, to my jesteśmy właśnie na Bali i nagrywamy dla Was masę odcinków. Także dajcie znać, czy Wam się takie luźne vlogi też podobają, jak się u nas coś dzieje konkretnego. Już raczej wokół tych tematów takich ciążowych nie będzie nic. Nie, chyba nie. Damy Wam znać, jak się chłopak pojawi na pewno na świecie. Tak jest. Tak, także widzimy się w naszych vlogach podróżniczych. Tak. Także do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć.